Dziś, gromadząc się razem na tych wyjątkowych uroczystościach miejskich, pragniemy świętować wspaniałe wydarzenie, które 233 lata temu oznaczało przełom w historii naszego narodu. Świętujemy dzisiaj dzień, który przypomina nam o chwili, gdy uchwalono ustawę rządową, Konstytucję 3 maja, która stanowiła kamień milowy dla rozwoju polskiej demokracji i suwerenności. W radosnych nastrojach, wolnej, niepodległej i demokratycznej Polsce wyrażamy wielką dumę z faktu, że druga w dziejach świata konstytucja została spisana właśnie w Polsce. Dzisiaj, gdy wspominamy to wielkie wydarzenie w historii naszej ojczyzny, nie sposób nie dostrzec, jak wiele zmieniło się od czasów Konstytucji 3 maja. Jeszcze całkiem niedawno Europa podzielona była żelazną kurtyną na dwa przeciwstawne bloki. Dzisiaj Polska niepodległa i demokratyczna, która 25 lat temu weszła do NATO, a od 20 lat jest pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej, przeżywa swój największy okres rozkwitu. Dziś, kiedy patrzymy w przyszłość, niech Konstytucja 3 maja będzie dla nas nie tylko źródłem inspiracji, lecz także przestrogą przed siłami, które chcą nas zatrzymać. Niech nasze dziedzictwo będzie przewodnikiem w budowaniu silnej, jednolitej i demokratycznej Polski, która jest dumna ze swojej historii, lecz także gotowa na wyzwania przyszłości. Niech żyje Polska! Dzień dzisiejszy, upamiętniający Konstytucję 3 maja, jest symbolem mądrego podejścia do kultury, tradycji oraz dziedzictwa, które stanowiły fundamenty naszej ojczyzny i jej obywateli. To właśnie przez pryzmat zdroworozsądkowego, ewolucyjnego myślenia o państwie i społeczeństwie udało nam się osiągnąć wiele wartościowych rezultatów w naszej historii. Dzisiaj, pragnąc wyrazić naszą głęboką wdzięczność za te osiągnięcia, pragnę zaprosić wszystkie delegacje do złożenia symbolicznych kwiatów pod pomnikiem